Witam, witam Was, kochani. Witam z pięknej Krety, gdzie odpoczywamy razem ze swoim zespołem liderskim. I chcieliśmy już parę prób zrobiliśmy, żeby połączyć się z Wami na żywo z Krety, żeby Wam pokazać, jak to jest pięknie, żeby z Wami porozmawiać, żeby poruszyć jakieś ciekawe tematy. Natomiast, no, jak się okazało, to jest problem z internetem, problem z połączeniem. Może dlatego, że jest tak dużo ludzi odpoczywających, każdy leżąc na plaży lub nad basenem, no to jeszcze sobie coś przegląda w komórkach, w komputerkach. No i z połączeniem rzeczywiście, jeżeli chodzi o wideo, no to jest troszeczkę problematyczne. I stwierdziliśmy, że no to w takim razie może parę wideo zwykłych nagramy i później albo nam się uda wysłać to o teraz, jeszcze dopóki jesteśmy na tym urlopie, albo już po powrocie do Polski, to powysyłamy, powrzucamy takie wideo, żeby Wam i pokazać, jak to jest pięknie, i podzielić się pewnymi swoimi przemyśleniami. I wiecie, dzisiaj to w ogóle chciałam porozmawiać o tym, jakie są powody, dlaczego ludzie dołączają do biznesu MLM. Dlaczego taki temat? No bo teraz, rozmawiając z naszą grupą liderską, kto dlaczego, w jakim celu dołączył do tego biznesu, okazało się, że rzeczywiście te powody są zupełnie różne u innych osób, natomiast to właśnie jest wspaniałe, że większość osób tu może siebie odnaleźć w tym rodzaju biznesu. Teraz już nie tajemnica, czym jest biznes MLM, z czym są programy partnerskie, bo no, prawdopodobnie każda osoba albo w którymś MLM-ie działała, albo działa obecnie, albo przynajmniej słyszała, że taki rodzaj biznesu jest. I czy ktoś jest bardziej przekonany, czy mniej przekonany, ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu i może nawet nie tyle przekonania, ile zrozumienie, jakie niesamowite możliwości daje ten biznes. No i jeżeli patrzeć na to, jakie daje możliwości, to właśnie są te powody, dla których my przychodzimy. Są osoby, które przychodzą na przykład, bo potrzebują pieniędzy i chcą mieć ten dochód albo dodatkowy, albo nawet jakiś stały swój dochód wypracowany. Wiele osób mówi też o pasywnym dochodzie. Natomiast jeżeli sama o sobie powiem, to nie myślałam na tamten moment, kiedy dołączyłam do biznesu sieciowego, o pasywnym dochodzie. Myślałam po prostu o zarabianiu pieniędzy na takie potrzeby dnia codziennego, bo z tym miałam problem. Pracowałam, owszem, miałam pracę, natomiast ta wypłata moja na etacie była absolutnie, no, niesatysfakcjonująca. Natomiast jeżeli chodzi o drugi powód, bo nie tylko przecież pieniądze są powodem, na przykład powodem są albo jest wolność. Można o tym mówić w różny sposób, można o tym pomyśleć, co to znaczy ta wolność, natomiast czym ona była dla mnie, co dla mnie było ważne. Mieliśmy z Pawłem dwójkę małych dzieci na tamte czasy i dla mnie, na przykład jako dla matki, było bardzo istotne, ile czasu tym dzieciom mogę poświęcić. Że jeżeli moje dziecko źle się czuje, rozchorowało się, może nie jest jakoś tam tragicznie, ale widzę, że jest taki gorszy dzień, to chciałabym, żeby zostało w domu, żeby nie poszło do przedszkola. Natomiast jeżeli musisz iść do pracy, bo jesteś na etacie, i nie masz babci, która by mogła też dzieckiem się zaopiekować, no to co wtedy zrobisz? No niestety, takie osłabione dziecko musiałam oddawać do przedszkola. Dla mnie to był po prostu taki wewnętrzny ból, że no jak to, jako matka tym dzieckiem zaopiekować się nie mogę. I było dla mnie bardzo istotne, że w MLM-ie to ja decyduję, w jaki dzień będę pracować, o jakich godzinach będę pracować, już nie mówiąc o tym, że tu sam podejmujesz decyzję, jakie konkretnie czynności będziesz wykonywać. Bo owszem, cała praca w MLM-ie polega na komunikacji międzyludzkiej, natomiast te sposoby komunikacji też mogą być różne i ty wybierasz to, co jest dla ciebie najbardziej komfortowe. Oczywiście trzeba chodzić na szkolenia, trzeba nauczyć się, trzeba zobaczyć, jakie są możliwości i gdzie ty możesz sam się realizować. I tu właśnie, jeżeli chodzi o tą realizację, samorealizację, to jest kolejny powód. Może dla mnie na tamten moment, kiedy do biznesu przyszłam, to były te tylko dwa podstawowe: zarabianie pieniędzy i taka wolność, bardziej czasowa. To jeżeli chodzi o samorealizację, to w trakcie, już kiedy do tego biznesu dołączyłam, zobaczyłam, jak się zmieniam, jak mogę wykorzystać jakieś swoje umiejętności, jakieś swoje kompetencje, jak mogę nauczyć się wielu innych rzeczy. Dlatego taka samorealizacja dla mnie jako cel, ona się pojawiła może troszeczkę później, ale wiele osób
po to właśnie do MLM-u przychodzi, żeby móc wykorzystać te wszystkie swoje umiejętności. Również tu bardzo dużo zdobywamy nowej wiedzy. I nieprzypadkowo, ja już kiedyś to mówiłam i będę to powtarzać, że MLM nazywamy taką szkołą biznesu, szkołą życia, ze względu na to, że tą wiedzę, którą tu zdobywamy na szkoleniach, ogólną wiedzę, taką o komunikacji, o pracy z inną osobą, ale również to wiedzę z rozwoju osobistego, jak popracować nad sobą, jak się zmienić, jak otworzyć się na innych ludzi, na inne możliwości, co pomaga później w realizowaniu swoich planów. Również są jeszcze inne powody, dla których ludzie przychodzą i będę Wam wdzięczna, jeżeli pod tym wideo też napiszecie, jakie powody były u Was. Dlaczego Wy dołączyliście do biznesu MLM? Dla kogoś może to był też, tak jak dla mnie, powodem były pieniądze. Możliwe, że dla kogoś powodem było po prostu na początek kupowanie bardzo dobrych produktów w bardziej atrakcyjnej cenie, tak jak zwykle dla partnerów kupowanie tych produktów taniej. Może dla kogoś powodem też była taka możliwość komunikacji z inną osobą, poznanie nowych ludzi, komunikacja z ludźmi sukcesu, bo to jest naprawdę bardzo istotne. I to mogę Wam podkreślić, że dla mnie też na obecną chwilę jest bardzo ważne. Ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, że Ty zupełnie inaczej się czujesz i nawet wyjeżdżając, teraz tak jak jesteśmy na urlopie z grupą swoich liderów, to są osoby, które myślą tak samo jak Ty. To są osoby, które nie mówią już o problemach, tak jak kiedyś było w moim życiu. Owszem, widzą te problemy, natomiast mówią o rozwiązaniach. A to już jest zupełnie inne podejście do życia i to pozwala cieszyć się dniem dzisiejszym, obecną chwilą i planować sobie swoją przyszłość. Żeby to życie nie było takie przypadkowe, uda się, a nie uda się, to się nie uda, bo najczęściej wtedy się nie udaje. Bardzo istotne jest, żeby zaplanować, żeby nauczyć się tego planowania swojego życia. No i podróże, o których teraz jeszcze nie powiedziałam, podróże jako powód dla wielu osób bardzo ważny, że tu można podróżować po świecie i tak jak my teraz jesteśmy na urlopie firmowym, na który sobie zapracowaliśmy, to jest urlop, który jest całkowicie opłacony przez naszą firmę. Natomiast działając w MLM-ie, oprócz takich wyjazdów, gdzie Ty wyjeżdżasz z całą grupą liderską, to zarabiasz dobre pieniądze i możesz sobie pozwolić na dodatkowe wyjazdy, na podróżowanie. W pewnym momencie my z Pawłem nawet kupiliśmy sobie taką mapę, powiesiliśmy ją na ścianie, mapa podróżnika, gdzie sobie zakreślamy, a raczej tak, bo to jest mapa zdrapka, zdrapujemy te obszary, te kraje, które odwiedziliśmy. I to jest jeden z naszych takich celów życiowych, żeby zwiedzać ten piękny świat i żeby takie pamiątki fajne zostały w naszym sercu, żeby ten świat zwiedzać nie tylko siedząc na kanapie, oglądając jakieś programy o przyrodzie i o tym, jak ludzie mieszkają, tylko poznawać tą kulturę. I tak na przykład na jutro naszym zespołem zaplanowaliśmy, że oprócz takiego leżenia na plaży, odpoczywania, bardzo fajna jest pogoda, to jeszcze wynajmiemy samochody i jutro jedziemy po prostu zwiedzać na wokół całą wyspę, zobaczyć różne zabytki, pospacerować, cieszyć się tą naturą, porobić sobie powiankowe zdjęcia i naprawdę to zostaje w pamięci i człowiek wtedy rozumie, że tak naprawdę MLM, ten biznes, do którego my przychodzimy, to nie jest tylko realizacja jakichś poszczególnych naszych marzeń, bo tu rzeczywiście to można zrobić. To jest zupełnie inny styl życia, to jest sposób właśnie na życie. To jest umiejętne cieszenie się tym, jakie w tym świecie są możliwości. I odkryć te możliwości można, kiedy trafiasz wewnątrz systemu. I to, co zaczęłam mówić, jakie powody, dlaczego ludzie do MLM-u przychodzą, to można to powiedzieć, że ten MLM dla wielu z nas, wybieramy ten powód jeden, dlaczego dołączamy. Natomiast później już w środku, w tym systemie, widzimy te ogromne możliwości i otwieramy się na te możliwości i stopniowo ich realizujemy. I tak naprawdę każdą osobę, która jeszcze ma jakiekolwiek wątpliwości,
Ja zapraszam poznać ten system, poznać go po prostu bliżej. Wybrać dla siebie firmę, wybrać dla siebie zespół, wybrać dla siebie tego doradcę, tą osobą, z którą będzie Wam fajnie się komunikować. Życie, które Wam się podoba, kiedy obserwujecie po prostu taką osobę. Dołączyć do tego zespołu i zobaczyć, jakie możliwości tu dla siebie możecie odkryć i coś dla siebie tu na pewno możecie wybrać. A dla tych ludzi, którzy już do MLM-u dołączyli, mogę powiedzieć tylko jedno. Słuchajcie, będą Was dopadać różne wątpliwości. Niezależnie od tego, jaki był powód, dla którego dołączyliście, bo jak dla mnie powodem były pieniądze na początku i ta wolność, to z wolnością to było jeszcze tak prościej, jeżeli chodzi o wolność czasową, bo rzeczywiście od pierwszego dnia wiedziałam, że sobie sama zaplanuję, kiedy, gdzie będę pracować i ile czasu będę poświęcać dla swoich dzieci, dla swojej rodziny. Natomiast z pieniędzmi to było już nie takie proste, bo wiemy, że pieniądze w marketingu sieciowym, a co tu mówić o marketingu sieciowym? W każdym biznesie na pieniądze trzeba troszeczkę poczekać, trzeba zapracować. I mówimy, że to jest biznes z odroczoną gratyfikacją finansową. To trzeba sobie po prostu uświadomić. I bardzo często z innymi marzeniami też tak jest, jeżeli chodzi o podróżowanie, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, bo to się nie dzieje od tak. Na to trzeba popracować. Natomiast naprawdę to się opłaca. I będą Was dopadać wątpliwości. Będzie Wam się wydawało, że no coś nie do końca tak, jak sobie planowaliście, że może to idzie troszeczkę wolniej. Cierpliwości. Cierpliwości i konsekwentnych działań. To jest najistotniejsze. Jest ogromna ilość szkoleń. I szkoleń bezpłatnych, i szkoleń odpłatnych, w których możecie brać udział. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to działanie. Po prostu każdą informację, każdą wiedzę, którą zdobędziecie, którą usłyszycie, która będzie dla Was inspiracją, od razu wdrażajcie w swoje działanie. I jeżeli na początku gdzieś są wątpliwości, to kiedyś na jednym ze szkoleń usłyszałam, że można tą wiarę w możliwości tego biznesu pożyczyć, w cudzysłowie, po prostu popatrzeć na tych ludzi, którzy w to wierzą i samemu sobie powiedzieć, zobacz, jeżeli on potrafił, to znaczy ja też potrafię. Jeżeli przynajmniej jedna osoba zrealizowała tu swój cel, to znaczy, że jest to możliwe i ja też to zrobię. Po prostu wziąć na wiarę no, tą cudzą pewność. I później z czasem, kiedy nasza własna pewność się pojawi, to już my nią będziemy się dzielić ze swoimi partnerami. I tak ja z Wami chcę się tym też podzielić. Uwierzcie w to, że MLM to jest niesamowita możliwość, niesamowity biznes. A jeżeli dla siebie jeszcze nie znaleźliście, a no to samolocik mi leci i trochę hałasuje, a to nie wiem nawet, czy Wam go nie pokażę, a nie wiem w którą stronę, nie wiem, czy będziecie widzieć, to jest takie, a chyba gdzieś mi tam poleciał i go nie będzie widoczny. Nie, ja przynajmniej nie widzę, bo mi teraz światełko tu odbija. Ale słuchajcie, jeżeli wybraliście już swój projekt i jesteście z niego zadowoleni, no to super. Natomiast jeżeli szukacie dobrego projektu, dobrego zespołu, dobrych doradców, to ja Was zapraszam. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do zadawania pytań, porozmawiamy i będziemy z Wami mogli wspólnie realizować swoje marzenia. Na dzisiaj z Wami się żegnam i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się połączę, ewentualnie pokażemy Wam wyspę, a tak jak jutro będziemy na tej wyprawie samochodowej, to myślę, że też bardzo dużo ciekawych miejsc odwiedzimy. A na razie do zobaczenia.